Witam serdecznie, szczęść Boże. Wczoraj na niedzielnej mszy usłyszeliśmy takie zdanie, takie dwa zdania. Przeczytajmy jeszcze raz. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Ja was chrzczę wodą, mówi Jan Chrzciciel, lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem. Co to znaczy? O tym dzisiaj porozmawiamy. Duch Święty. Kim jest Duch Święty? Duch Święty jest miłością. Jest miłością Ojca do Syna. I nie powinniśmy się bać tego chrztu. Nie powinniśmy się bać doświadczenia miłości. Powinniśmy pragnąć doświadczenia miłości. Codziennie proszę Ciebie, Panie, ochrzcij mnie na nowo swoim Duchem Świętym, abym doświadczał miłości, abym wiedział o tym, że jestem kochany, że jestem kochana, że jestem chciany, że nie jestem sam tutaj na ziemi, chociaż mogę doświadczać samotności wewnętrznej i zewnętrznej, to jednak jestem kochany, jestem chciany, jestem planowany, jestem w planie Twoim, Panie Boże, i ja tego doświadczam. Nawet jeśli nie doświadczam tego fizycznie, to mogę doświadczać tego czysto rozumowo, przez to, że przyjmuję tę informację. I przyjmij tę informację dzisiaj. Jesteś kochany. Chociaż może nie czujesz tego, że jesteś kochany, że jesteś kochana. Na tym polega chrzest w Duchu Świętym. Przyjmij tę miłość, przyjmij to objawienie. Jesteś kochany. Cokolwiek dzieje się w Twoim życiu, jesteś kochany. I nic tego nie zmieni. Jesteś kochany. Nawet jeśli Ty odejdziesz od Boga, to jesteś kochany. Nie musisz zasługiwać na tą miłość, bo jesteś kochany. Bo jesteś kochana. I tutaj jest jeszcze mowa o ogniu. No i tego ognia to się boimy. Bo ogień ma to do siebie, że pali, wypala, spala. I czasami jesteśmy zamknięci. Nie możemy się otworzyć. Nie możemy nigdzie pójść. Nie możemy nic zrobić w naszym życiu. Tak jak na przykład Anna z pierwszego czytania z dnia. Polecam przeczytać te czytania. Żona Elkany, która nie mogła mieć dziecka, jej łono było zamknięte. Druga żona Elkany, Penina, miała kilkoro dzieci. I z tego powodu też wywyższała się nad Annę. Ale Anna doświadczała miłości swojego męża. A nawet gdyby nie doświadczała miłości swojego męża, to pamiętała o Bogu, że Bóg jest wierny, że Bóg kocha. Druga osoba, która była zamknięta, to Jan Chrzciciel. Jan Chrzciciel siedział w więzieniu. Dzisiaj czytamy takie zdanie. Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Jan został uwięziony. Za co? Co on takiego złego zrobił? Głosił Słowo Boże. Ale czy to jest złe? W oczach Heroda wydawało się to być złe. Ale nie w oczach Boga. I właśnie to jest ten ogień, to zamknięcie, to nieszczęście, które nam towarzyszy. Ogień, który ma wypalić w nas to, co nie jest Boże. Jesteśmy grzesznikami, mamy różne pragnienia i motywacje. I te motywacje i pragnienia niekoniecznie są czyste. To musi zostać wszystko oczyszczone. Ale zanim to zostanie oczyszczone, to pamiętaj o tym, że Bóg Cię kocha. I Bóg chce nam dawać to doświadczenie miłości, żeby ten ogień nas nie spalił i żebyśmy się nie odwrócili od Boga w momencie, kiedy będziemy zamknięci. Zobaczcie, że Jan Chrzciciel nie zamknął się na Boga. Bóg pozwolił na to, żeby Jana Chrzciciela zamknięto i nawet stracił głowę. Bóg pozwolił na to, żeby Anna miała zamknięte łono i nie mogła mieć dzieci. Ty też może jesteś w czymś zamknięty, zamknięta. Jesteśmy pozamykani. Bóg na to pozwala. Ale nie chce, żebyśmy się od Niego odwrócili. I daje nam to doświadczenie miłości. I od czasu do czasu przypomina nam, że nas kocha. Mówi do nas, na przykład do mnie mówi, zaufaj mi, nie bój się. Jak czytamy Słowo Boże, to 365 razy w Słowie Bożym możemy przeczytać słowo nie lękaj się.
jestem z Tobą, nie lękaj się. Na każdy dzień można by było powiedzieć, nie lękaj się, to są słowa miłości. To jest ten chrzest w Duchu Świętym. Ale przychodzi też chrzest z ognia. Jezus też przyjął ten chrzest, chrzest cierpienia. Ja mam przyjąć chrzest, jakże pragnę, żeby już to nastąpiło. Chrzest cierpienia. Kiedy przyszli do Niego apostołowie Jakub i Jan i prosili Go, żeby mogli usiąść po prawej i lewej stronie w Królestwie Niebieskim, to On mówił, czy możecie pić kielich, który ja mam pić? Czy możecie przyjąć chrzest, którym ja mam być ochrzczony? Przecież już był ochrzczony Duchem Świętym, kiedy zanurzył się w tej wodzie w Jordanie. Ale przychodzi też inny chrzest. Chrzest z ognia, chrzest cierpienia. Chrzest zbawiennego cierpienia, które jest potrzebne nie Jezusowi, tylko nam. Przez to cierpienie my stajemy się czyści, ale my też musimy przyjąć ten chrzest, chrzest cierpienia, chrzest takiego zamknięcia, takiej niewoli. Nie możesz nic zrobić, nie możesz nigdzie pójść. Nie ty decydujesz o swoim losie, tylko ktoś decyduje o tobie i co? Odwrócisz się od Boga, zamkniesz się na Boga, bo nie masz czegoś, czego pragniesz? Anna tego nie zrobiła, Jan Chrzciciel tego nie zrobił. A ty? Zamkniesz się na Boga i powiesz, nie, dość, Boże, nie dajesz mi tego, czego chcę, nie spełniasz oczekiwań moich, koniec z nami. Już w Ciebie nie wierzę. Nie zrób tego błędu, nie popełnij tego błędu. Wytrwaj i zawsze przypominaj sobie o tej miłości. O tej miłości, której doświadczyłeś. Miej to w pamięci. Właśnie ciągle Bóg mówi, pamiętaj o tym, co dla Ciebie uczyniłem. Pamiętaj, żebyś nie zapomniał o chwilach trudnych doświadczeń, chwilach tego chrztu ognia, żebyś tego nie zapomniał, żebyś nie uległ pokusie odejścia. To jest próba, której musisz doświadczyć, przez którą musisz przejść, która Cię zmieni, która Cię oczyści, Twoje motywacje. Nasze motywacje często nie są czyste, nasze pragnienia często nie są czyste. I w momencie zamknięcia wszystko wychodzi na jaw. Wszystkie złości, niechęci, wszystkie zranienia. Wszystkie nie lubię, nie cierpię, nie kocham, wszystkie niemiłości. To się zmieni, to się skończy. Może mówisz, od lat już cierpię. Kiedy to się skończy? Dzisiaj może się to skończyć, jeśli zmienisz swoje myślenie. Jeśli przyjmiesz, że to, co się w Twoim życiu dzieje, nie wypadło z rąk Boga, tylko jest w rękach Boga. Bo czasami myślimy, że to, co się w naszym życiu dzieje, już wypadło Bogu z rąk. Bóg nad tym nie panuje, nie ma Go przy nas. To jest nieprawda, On jest. On nad tym panuje. Ja miałem właśnie takie myślenie, że Bóg mnie opuścił, zostawił mnie, bo ja coś złego zrobiłem, a nawet nie wiem co. Jestem w zamknięciu, jestem zamknięty, nie mogę otworzyć drzwi, nie mogę nabrać powietrza, nie mogę pójść, gdzie chcę, nie mogę doświadczać tego, czego chcę. Moje pragnienia nie są realizowane, a przecież powiedział, o cokolwiek poprosicie, stanie się wam, tylko wierzcie, że otrzymacie. I kiedy przyszła ta świadomość, że Bóg nad tym panuje, to mnie zrobiło się dużo, dużo lżej, cierpiąc oczywiście dalej. I tego Tobie życzę, żeby w tym zamknięciu, żebyś nie upadł na duchu. Jan został zamknięty, ale otworzyła się furtka dla uczniów, dla Jana, apostoła, dla Piotra, dla Jakuba, dla Andrzeja. Oni zostali powołani i poszli za Jezusem i zostawili wszystko. Amen. Dla jednych drzwi są zamknięte, dla innych się otwierają. Dzisiaj jesteś zamknięty, jutro będziesz wolny. Ufaj, ufaj, naprawdę ufaj i się nie bój, bo Bóg jest z tobą. Jak Bóg da, to widzimy się jutro z Panem Bogiem i pozdrawiam.